Międzynarodowa karta PEN. Literatura, aczkolwiek w swojej genezie narodowa, nie zna granic i winna pozostać wspólną własnością narodów, bez względu na polityczne czy narodowościowe wstrząsy. W żadnych okolicznościach, a zwłaszcza podczas wojny, dziełom sztuki i bibliotekom, spuściźnie całej ludzkości, nie powinna zagrażać zaciekłość narodowa czy polityczna. Członkowie PEN Klubu winni zawsze wszelkim dostępnym im wpływem przyczyniać się do porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami. Zobowiązują się czynić wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać nienawiści rasowej, klasowej i narodowej i bronić ideału jednej ludzkości żyjącej w pokoju na świecie. PEN Klub opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub w społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim formom tłumienia wolności słowa. PEN Klub opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze w czasach pokoju, w przeświadczeniu, że nieuchronne dążenie świata ku wyższym formom organizacji politycznej i gospodarczej wymaga swobody krytyki władz, urzędów i instytucji. Ponieważ zaś wolność zakłada dobrowolne ograniczenie, członkowie zobowiązują się występować przeciwko takim nadużyciom wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych. Nagroda Jana Parandowskiego to jest największa nagroda Polskiego PEN Klubu, przyznawana od 1988 roku, jest nagrodą, która przypada za całokształt twórczości pisarzowi, człowiekowi kultury, którego dzieło, którego twórczość kontynuuje myśl i ducha twórczości dzieła Parandowskiego właśnie. Pierwszymi laureatami tej nagrody byli od 1988 roku Jerzy Turowicz, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski. Potem w corocznym cyklu między innymi Julian Stryjkowski, Stanisław Lemmer, Ryszard Kapuściński, Barańczak, Różewicz, Jan Józef Szczepański, Konwicki, Jacek Bocheński, pani profesor Świderkówna, Michał Głowiński, Julia Hartwig, Mrożek, Krynicki, Zagajewski, Wajda. Dziś tę nagrodę składamy w ręce jednego z najznakomitszych współczesnych pisarzy polskich, prozaika, dramatopisarza, eseisty, pana Wiesława Myśliwskiego. O żadnym innym polskim pisarzu chyba nie można powiedzieć, odnosząc się do znanego podziału koncepcji czasu historycznego, nie można powiedzieć, że jest pisarzem długiego trwania. Długiego trwania nie w sensie obecności na scenie literatury polskiej, ale w sensie podejścia do świata, wizji świata, w jego dziele literackim. I to tłumaczy bardzo wiele. Zaliczano pana Myśliwskiego, naszego laureata, do literatury chłopskiej. Kiedyś powiedział w wywiadzie, że chętnie się odnosi do kultury chłopskiej, ale w sensie ogólnoludzkim, a nie w sensie folkloru. To długie trwanie daje właśnie tę ciągłość kultury jako mechanizm twórczości, jako główny punkt odniesienia. I nie o chłopskość chodzi. Chodzi o tę wielką ludzką prowincję, w której kultura funkcjonuje, w której kultura trwa. Zmieniają się systemy polityczne, zmieniają się systemy religijne. Kultura trwa w tym długim trwaniu. Właśnie w tym sensie Wiesław Myśliwski jest pisarzem długiego trwania. A żyje ta kultura
nie w metropolii, żyje na prowincji. Metropolie upadają, a życie zostaje. I ta ciągłość życia i trwania to jest przedmiot, jak rozumiemy, twórczości Wiesława Myśliwskiego. To jest przedmiot jego zainteresowania. Ta ciągłość życia i kultury, kiedyś w epoce neoromantycznej tak przeciwstawianych sobie. Tu życie to kultura, kultura to życie. I jeszcze jedno i ostatnie. Język, mowa. To długie trwanie w literaturze wyraża się w mowie, w języku. I można powtórzyć za wybitnym polskim poetą pod adresem naszego laureata. I tak idziemy, mowa i ja, do ostatniego przed nami dnia z ziemią przyłożoną do ucha. Znowu, to nie o chłopskość chodzi, to chodzi o tę ziemię przyłożoną do ucha. O tę ciągłość. A w tej drodze, dopiero w tej drodze można znaleźć rozmówcę właśnie w tej mowie. Rozmówcą Wiesława Myśliwskiego, co mi kiedyś powiedział, bo zadałem mu publicznie to pytanie, czy ma takie żywe odczucie rozmowy z konkretną osobą, z konkretnym człowiekiem, kiedy czyta teksty literackie sprzed wieków. Popatrzył na mnie wtedy i powiedział, tak, dla mnie takim rozmówcą jest Kochanowski. I ten Kochanowski, nagle ten rozmówca przez ponad granicą pół tysiąca lat, to jest właśnie to wielkie trwanie, o którym powiedziałem. Chciałem przeczytać formułę dyplomu, panie Wiesławie, jeśli pan pozwoli. Zarząd Polskiego Penklubu, ukonstytuowany jako jury, na posiedzeniu w dniu 9 października 2020 roku postanowił przyznać Nagrodę Polskiego Penklubu imienia Jana Parandowskiego ufundowaną przez Fundację Trzy Trąby Wiesławowi Myśliwskiemu, pisarzowi, w którego dziele odwieczna prowincja ludzka współtworzy europejską tradycję w osobnej, własnej rozmowie z długim czarnoleskim echem. Warszawa, 25 maja 2021 roku. Prezes Polskiego Penklubu. Panie prezesie, drogi panie Adamie. Ja myślałem, że już nie dostanę żadnej nagrody. Pan jest pisarzem długiego trwania. Wie pan. I pan mnie zaskoczył, kiedy zadzwonił pan do mnie jesienią i oświadczył mi, że Penklub przyznaje mi nagrodę Jana Kochanowskiego. Właściwie mógłbym... Właściwie, mówiąc prawdę, nie mam nic do powiedzenia. Pan wygłosił taką laudację, która mnie zażenowała, ale niesłychanie istotną dla mnie, kiedy pan się powołał na Jana Kochanowskiego. Dlatego, że Jan Kochanowski jest dla mnie, jak ci kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałem, poetą współczesnym. To jest dzisiejszy poeta, ponieważ mądrość i słowo, jakie zawiera jego poezja, jest tak zdumiewające, że człowiek się zastanawia, czy 400 ponad lat temu ktoś mógł być taki mądry. Ale wracając do nagrody, no jestem, czuję się zaszczycony, czuję się zażenowany, zwłaszcza, że jak powiedziałem, myślałem, że już okres nagród jest za mną. Jak ktoś napisał, zdaje się Krzysztof Warga, że właściwie daje mi się nagrodę już za wiek, a nie za literaturę. Bo być może, że tak to jest. Niemniej ja chcę wierzyć, że jednak tę nagrodę dostaję za literaturę, nie za wiek. Dlatego serdecznie dziękuję.
ale nie mogę obiecać, że jeszcze coś napiszę. Bo na ogół przy takich okazjach obiecuje się, prawda, że będzie to doping do następnej książki i tak dalej. Ja już jestem nieczuły na dopingi, wie pan. Także nie mogę nic obiecać. Mówiąc krótko, już mi się nie chce pisać. Wydaje mi się, że i tak wydałem dużo. Że właściwie w tym cyklu, jak mi ktoś obliczył wieloletnim moich książek, właściwie ja pisałem książki również w przerwach między książkami. Ponieważ ciągle myślałem, jak powinna właściwie wyglądać książka, jak, czym dzisiaj jest literatura, czym może być literatura, czym powinna być literatura. Wie pan, no nie ma takiego aparatu, który by notował wyobrażenia, sny i myśli ludzkie. Czasem to lepiej. Myślę, że tak. Ale wie pan, w sumie wydaje mi się, że strasznie dużo napisałem. Że te przerwy między poszczególnymi książkami były też pisaniem. I to mnie już zmęczyło. Dlatego, jak powiedziałem, prawdopodobnie już nic nie napiszę, tym bardziej przyjmuję tę nagrodę jako nagrodę za całokształt mojego pisania. Czuję się zaszczycony. Tego się nie spodziewałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trwa wojna. Armia Czerwona jest coraz bliżej. Z pałacu uciekają jego właściciele. Ta krótka informacja otwiera powieść z roku 1970, Pałac. Do opustoszałych pokoi wchodzi młody człowiek, zaczyna błądzić, nie poznaje korytarzy, wszystko się myli. Niby znane, a jednak obce, na ścianach wiszą zegary, odmierzają czas. W jednym odruchu wściekłości, gniewu, frustracji narrator rozbija zegar. Czas linearny, a więc czas historii, zostaje zatrzymany. W pałacu labiryncie pojawi się czas mityczny. W nim przeszłość i teraźniejszość splecie się w jedno. Jesteśmy wraz z narratorem w kole czasu, w jego spirali. Od tej pory, od pałacu, nic, co napisze Wiesław Myśliwski, nie będzie się działo w świecie jednowymiarowym, w czasie wyłącznie linearnym. Historia jest zawsze w tle. To jednoczy sandomierskie pejzaże z przestrzeniami starożytnego Rzymu. Tu przywołam jedną ze scen widnokręgu. Chłopiec jedzie furmanką z trumną ojca. Droga wiedzie spod Rybitw na wieś. W czasie tej jazdy przypomina mu się scena ze schodów wiodących do miasta. Na tych schodach zmęczony ojciec przystaje co chwila i opowiada synowi bitwę pod Kannami. Opowieść rozgrywa się w czasie przeszłym i zarazem teraźniejszym. Historyczna bitwa ożywa, odbywa się na naszych czytelnika oczach. W jednej scenie autor uruchamia trzy czasy, które zbiegają się w psychice narratora. Opowieść o natarciu wojsk Hannibala wprawia w ruch pejzaż, ten sprzed wieków i ten widziany ze schodów, na otwierającą się w dole dolinę. Autor zapisze, słowa rosną z nami, wytapiają się z naszych trosk, udręk, cierpień, łez. Autor wie, że słowa mają swoją siłę. Wyczarowują przed nami wielkie sceny, dramatyczne i dynamiczne. Tak w traktacie o łuskaniu fasoli, tak w uchu jelnym pojawia się historia bliższa i bardziej odległa, stanowiąc warstwy dziejącego się w czasie teraźniejszym wielkiego spektaklu wyobraźni.
W czasie linearnym słuchamy rozwijających się ogromnych monologów, traktatów metafizycznych, gdzie na przykład o kruchości istnienia mówi ciągnąca się przez cztery strony opowieść matki o tłuczeniu się talerzy, o długim życiu porcelanowego serwisu, o ułomnym trwaniu filiżanki. W czasie linearnym starszyna Iwan, pilnujący krów, mówi o sercach kobiet czekających na powrót żołnierzy swoich ojców i mężów. I tak wielka opowieść o szukaniu zaginionego buta, ach, jakaż to wspaniała opowieść, jest w czasie teraźniejszym i w czasie mitycznym, przypomina wędrówkę Odysa. Mylą się drogi, była kapliczka, ale już jej nie ma, nie można trafić w to samo miejsce. Ten obraz boleśnie realistyczny jest zarazem symboliczny. Przenosi czas w ten moment, kiedy wszystko wiemy o utracie, o bólu rozłąki, o tym, że nie można odzyskać przeszłości i utraconych ważnych rzeczy. W czasie mitycznym będą się przed nami rozwijać wielkie obrazy, bowiem siłą tego pisarstwa jest umiejętność zbudowania obrazu, który pozostaje w naszej pamięci. W nim zawiera się prawda ludzkiego losu. A o to przecież w tym pisarstwie chodzi. I taką prawdę chce nam przekazać Myśliwski. W tym czasie, w czasie świętym, czasie mitycznym i w czasie linearnym powtarzają się gesty, słowa, historie opowiedziane. No cóż, każdy, kto przeczyta widnokrąg, będzie pamiętał, jak swoje włosy co tydzień myje stryjenka. I ten obraz, i erotyczny, i liryczny zarazem, zostaje w nas. W tym czasie, który kreuje Myśliwski, zmarły spotyka się z żyjącym. On stary ze sobą młodym. I wszystko razem się splata, dlatego że ważna jest opowieść. Opowieść o życiu, o losie. A wszystko jest opowiedziane językiem niezwykle bogatym, plastycznym, sięgającym po stare, czasami zapomniane już słowa. I chodzi o to, żeby przywrócić blask słowom, żeby to, co było kiedyś, nadal było ważne. Jest to język, który sprawia, że najdłuższe traktaty są niezwykle ciekawe, plastyczne, jak ten o kupowaniu kapelusza, jakiegoś nakrycia głowy, ale także ten o pieczeniu ciasta. I teraz to ciasto, zwane topielcem, jakież smaczne. Nie ma przepisu. Niestety, to jest tajemnica. Pozostaje nam smaczna, treściwa i bardzo sycąca proza Wiesława Myśliwskiego. Drogi laureacie, droga Wacławo, szanowni państwo. Sytuacja jest uroczysta i trudna. Dlaczego uroczysta, to wiadomo. Nie ma takiej nagrody literackiej, na którą nie zasługiwałaby twórczość pisarska Wiesława Myśliwskiego. I dobrze, że te nagrody przychodzą, bo przypominają nam, jak ważna jest ta twórczość, ale też jak ważna jest filozofia, filozofia uprawiania literatury, która za nią stoi. Fundamentem tej filozofii, powiedziałbym, są dwa słowa. Nie wiem i nie muszę. Wiesław Myśliwski nie pisze, żeby nie milczeć. Nie niepokoiły go nigdy przedłużające się odstępy między kolejnymi utworami, a praca nad nimi, nawet jeśli bywała męcząca, trwała tyle, ile według autora było potrzebne. Myśliwski naprawdę nie musi. Jeśli gdzieś nie chce jechać, to mówi, że nie pojedzie. Jeśli nie ma ochoty wygłaszać jakiegoś wystąpienia, to go nie wygłasza. I podobnie z jego książkami. Jak ma ochotę i pomysł, to pisze, a jak nie, to nikt z niego żadnej książki nie wyciśnie, ani grożąc, ani kusząc, ani biorąc go na litość. W ten sposób Myśliwski przypomina nam wszystkim,
że w literaturze najważniejsza jest wolność, pisarska suwerenność. Ci, którzy literaturę traktują jak targowisko, niespecjalnie lubią takich twórców, ale z uprzejmości, a może i z zawstydzenia, schylają przed nimi głowy. A słówko nie wiem. Nie miałem żadnych intencji, pisząc tę książkę, mówił Myśliwski na spotkaniach autorskich. Czasem dodaję myśl bardziej ogólną. Piszę, bo nie wiem. Pisanie jest procesem poznawczym. Przede wszystkim jest poznawaniem samego siebie. I jeszcze pisząc, chciałbym wręcz nie wiedzieć, że istnieje literatura. To byłby stan idealny. Mieć poczucie, że samemu po raz pierwszy stwarza się świat w słowie. Pisać w sposób możliwie bezzałożeniowy, bez wyraźnego celu, mając tylko pierwsze zdanie i jakąś niejasną intuicję tego, co dalej. Oto program pisarski Wiesława Myśliwskiego. Fascynujące jest przy tym to, że w owym procesie poznawania zaczepami wyobraźni są konkretne osoby, zdarzenia, przedmioty. Tak jakby piszący za każdym razem dekomponował swój świat, doświadczenia, które zgromadził i układał je na nowo. Wiesław Myśliwski jest wielbicielem konkretu. Jeżeli wychodzisz od takiego punktu jak ucho igielne, mówił na publicznym spotkaniu w Sandomierzu w 2019 roku, to pamiętaj o jednej rzeczy, że musisz ten punkt znakomicie znać. Tam nawet jedna wystająca cegła może być ważna. Jak tutaj przyjeżdżałem, jeszcze zanim zacząłem pracę nad powieścią, to ja ręką macałem cegły, żeby poczuć szorstkość tych cegieł w tej ręce, którą będę pisał. Można sięgać szczytów metaforyczności, filozoficzności, ale podstawą, mówił Myśliwski, musi być konkret, który jest nam znany z naszego doświadczenia. Coś, czego dotknęliśmy własnym życiem. Inaczej grozi nam nieautentyczność, niewiarygodność. To bardzo ważne. U Myśliwskiego meandrujący żywioł mowy, któremu jako pisarz przyznaje prymat, zderza się z materialnym konkretem. Albo inaczej, konkretność, materialność stanowią koryto, którym ten żywioł może popłynąć. Zmyślona opowieść buduje się z niezmyślonych, choć literacko przetworzonych elementów. Przykładowo, jeśli natykamy się w powieści Myśliwskiego na postać krawca, to jest wielce prawdopodobne, że ten krawiec nie jest czysto literackim konstruktem, lecz gdzieś w tle jest spotkanie z jakimś realnym krawcem. Dawne czy niedawne, to wszystko jedno. I, jak niektórzy pewnie wiedzą, tak rzeczywiście było. W rodzinie Wiesława Myśliwskiego był krawiec, którego pracowni przyszły pisarz lubił przesiadywać. Przyglądać się, jak wybiera materiał, jak go kraje, jak szyje, wreszcie jak wykańcza. Do dziś potrafię dotykiem rozpoznać jakość materiału, chwali się niekiedy Myśliwski. Ta literatura aż puchnie od obrazów pracy ludzkiej, która jak praca krawca może mieć sens symboliczny, ale przede wszystkim ma urok konkretu, znakomicie uchwyconego w opisie. Ale sytuacja, jak wspomniałem, jest nie tylko uroczysta, ale również trudna. Dlaczego? Z mojej perspektywy trudność jest podwójna. Po pierwsze, urodziłem się w tym samym roku, w którym Wiesław Myśliwski zadebiutował swoją pierwszą powieścią. Szczerze powiem, że ilekroć o tym myślę, nawiedza mnie nieco dziwne uczucie. Gdyby książki przynoszono do chrztu, mógłbym być ochrzczony razem z nagim sadem. Uczyłbym się mówić wspólnie z pałacem. Umawiałbym się na pierwsze randki wspólnie z kamieniem na kamieniu, a wraz z widnokręgiem podpisałbym pierwszą umowę o pracę. Jestem rówieśnikiem tej twórczości. Dorastaliśmy równolegle. Różnie się przecież ludzie rodzą, czytamy w nagim sadzie. Jedni z matek, inni z wielkiej woli, z opowiedzenia, a nie ma między nimi różnicy, bo i tak w końcu każdy jest na tyle, na ile opowiedziany zostanie, albo się sam innym opowie. Może dlatego na skutek tej zastanawiającej równoległości, jeszcze zanim poznałem Wiesława, mój stosunek do jego pisarstwa był
zawsze bardzo osobisty. Bohaterami jego utworów były moje babcie i moi dziadkowie, moi rodzice, ich krewni i ich przyjaciele, wreszcie ja sam i moje rówieśnice i rówieśnicy. Myśliwski pisarz nie był mi nigdy obcy. Bywa, że w literaturze fascynuje nas i pociąga to właśnie co obce, odmienne, nieznane. A tu działo się coś przeciwnego. Pociągało mnie to, że Myśliwski tak wnikliwie i wszechstronnie opisuje świat, który znałem i który uwewnętrzniłem. Świat wiejski, małomiejski, świat ludzi znajdujących poczucie godności w zwykłym życiu, porywających się na bardzo umiarkowane ekstrawagancje. Ludzi czułych, dobrych, nieumiejętnych i pogubionych, ale zawsze pięknych. Pięknem, które jest nam dostępne nie dzięki uwiedzeniu czy olśnieniu, lecz dzięki wzruszeniu. Łzie pojawiającej się w kąciku oka na wspomnienie pomarszczonej dłoni babci czy dziadka, który wyprowadzając krowę na ubój, przepraszał ją, że musiał odebrać jej życie. Myśliwski w kolejnych książkach opowiadał mi mój świat. I już mnie nawet nie dziwiło, że ten świat, świat jego powieści, zmieniał się w miarę tego, jak sam się zmieniałem, a problemy, nad którymi łamałem sobie głowę, stawały się coraz bardziej skomplikowane. A druga trudność obecnej sytuacji bierze się stąd, że od przeszło 10 lat jesteśmy z Wacławą i Wiesławem po imieniu. Nie odwiedzamy się często, nie rozmawiamy ze sobą przez telefon często, ale każde nasze spotkanie, każdą rozmowę przenika serdeczność, którą ośmielę się nazwać przyjaźnią. Serdeczność i pozwólcie, że jeszcze raz użyję tego słowa, wzruszenie, które jest najgłębszym śladem wzajemności. Chcę przez to powiedzieć, że Wiesław, dla mnie zawsze widziany razem z Wacławą, stał się po prostu przyjacielem mojego życia, ważną tego życia częścią. W takiej uroczystej chwili jak ta nie umiem i chyba nawet nie chcę zostawić tego na boku, ponieważ to właśnie życie samo, czas, który w życiu dzielę z nimi, to właśnie jest najbardziej uroczyste. Jestem wdzięczny literaturze, że doprowadziła do naszego spotkania. Bez niej pewnie nigdy byśmy się nie poznali. A jednocześnie chcę podkreślić to, co sam Wiesław powtarza na spotkaniach autorskich, wywiadach i co można wyczytać między wierszami jego książek. To życie. Życie jest ważne. Życiem trzeba się zajmować. Zapytany kiedyś podczas spotkania autorskiego przez innego młodszego pisarza, jak dużo skupienia wymaga od niego literatura, odpowiedział trochę jakby rozdrażniony, a trochę rozweselony tym pytaniem: skupiam się na pisaniu, ale skupiam się też na normalnym życiu, bo życie, jak pan wie, zajmuje bardzo dużo czasu. Wygłaszanie laudacji pisarza, który sam opisał już podobne zdarzenie w swojej powieści i jest to jedna z jej najbardziej groteskowych scen. Mało tego, pisarza, który w tej samej powieści zawarł historię autora salwującego się ucieczką, gdyż nie mógł już znieść dusznej atmosfery wieczoru autorskiego i chóru otaczającego pochlebców. A zatem wygłaszanie laudacji takiego pisarza wydaje się zadaniem karkołomnym i z góry skazanym na porażkę. Mając w pamięci owe sceny, postaram się więc nie wystawiać cierpliwości laureata na próbę nadmiernie długą przemową. Kiedy zimą chodziłam po szarych, wyludnionych ulicach Krakowa, co róż natykałam się na słowa Tadeusza Kantora, przemawiającego do nas z plakatów na słupach ogłoszeniowych. Najlepszą materią do stworzenia dzieła sztuki są czynności codzienne, banalne, nudne, z którymi nikt nie wiąże żadnej nadziei. To kantorowskie obwieszczenie jest też dewizą laureata, który takie właśnie codzienne, banalne i nudne czynności umieszcza w samym centrum swojego pisarstwa. Cóż bardziej banalnego od wizyty u fryzjera czy przymierzania kapelusza? Cóż nudniejszego niż porządkowanie adresów albo smoltoki przy domowych wypiekach? Bo już łuskanie fasoli, to może być całkiem transowe zajęcie.
Im dłużej na coś patrzymy, tym więcej widzimy świata w tym obiekcie. Pisze, zdawałoby się, rzecz oczywistą, Flannery O'Connor w eseju o naturze i celu prozy literackiej. Co to dokładnie oznacza w pracy pisarza? Konieczność ciągłej i uważnej obserwacji, wgapiania się w obiekt, a więc wejścia w stan swoistej kontemplacji, która jednak nie powinna doprowadzić do rozpuszczenia się w obiekcie. Zatem skupienie, uważność, ale i spopularyzowany ostatnimi czasy dystans, umożliwiający zachowanie autorskiej podmiotowości. Tak nastrojony zmysł obserwacji pozwala pisarzowi dostrzec w banalnym przedmiocie czy zwykłej czynności coś z natury świata. Poważny prozaik zawsze pisze o całym świecie, choćby nie wiem jak zawęził scenerię akcji. Wiesław Myśliwski doprowadził tę metodę do perfekcji, zawężając perspektywę do rozmiarów igielnego ucha, w którym najpierw umiał zobaczyć, a potem pomieścić cały człowieczy żywot. Niczym bohater cyklu Prousta, wędrujący po zapętlonych ścieżkach pamięci to w stronę Guermantes, to w stronę Słona, postaci Myśliwskiego krążą po kilku wiejskich ścieżynkach, przemierzają wysokie schody po jednej lub drugiej stronie tego samego wzgórza z widokiem na sad albo dziką, zieloną dolinę. Małomiasteczkowa, a w trzech pierwszych powieściach wiejska perspektywa wydaje się najbardziej adekwatna do opowiedzenia o naszym polskim, ale i po prostu ludzkim losie. Powieści Myśliwskiego są lustrem, w którym odbijają się nasze małe historie. Gdzieś w tle toczy się historia przez wielkie H. Trwa wojna, zmieniają się ustroje. Bohaterowie Myśliwskiego żyją na obrzeżu tych wielkich spraw, które nie pozostają jednak bez wpływu na ich codzienność. Muszą ukrywać się przed wybuchami bomb, cierpią biedę, uczą się, wyjeżdżają za pracę do miasta albo za granicę, ale też po prostu kochają, tęsknią i wspominają, jak każda i każdy z nas. Literackie lustro zmienia proporcje obrazu i go wyostrza, pozwalając dostrzec rzeczy ukryte wcześniej przed naszym wzrokiem. Drobne fragmenty zaczynają układać się w całość, a ta całość nabiera nowych, często symbolicznych znaczeń. Talent to zdolność do posiadania własnego losu, mówi bohater Ucha Igielnego słowami Mana. Myśliwski mocą swojego talentu przekuwa zwyczajne historie w wielkie opowieści. Jest swoistym kodyfikatorem zwykłych polskich losów, choć zarazem, co potwierdzają liczne przekłady jego dzieł, polskość książek Myśliwskiego w żadnym razie nie przesłania ich uniwersalizmu. Zanim jednak wypłyniemy na szersze wody, chciałam zatrzymać się na chwilę przy owej polskości. Dziś, kiedy jesteśmy już po debacie na temat prześnionej rewolucji, kiedy młoda polska literatura na nowo podejmuje wątki naszego wiejskiego rodowodu, czytelnicy wyrywają sobie z rąk książki o ludowej historii i bękartach pańszczyzny, a Pomnik chłopa Daniela Rycharskiego objechał pół kraju, widzimy wyraźnie, jak istotna w myśleniu o naszej tożsamości była i wciąż jest twórczość laureata. Nie tylko bowiem przygląda się on zwykłym losom, nie tylko niestrudzenie wywodzi te losy ze wsi i małego miasteczka, ale jest także przenikliwym diagnostą polskiego ducha. Diagnostą, który znacznie wcześniej niż inni, bo już w napisanym w 1970 roku Pałacu, potrafił wskazać źródło i uchwycić istotę naszych narodowych, a jakże kompleksów. Narrator książki, chłop o imieniu, czy to zaskoczenie? Jakub, budzi się z wojny jak ze snu i wyobraża sobie, że wchodzi do pałacu, by stopniowo przedzierzgnąć się w dziedzica i oddać się perwersyjnej grze w pana i niewolnika. Wypowiada przy tym znamienne słowa. Zły byłeś, panie, piekło cię pewnie pochłonie, ale tęskno będzie po tobie. Trzeba było Andrzeja Ledera, idącego pod ramię z Benjaminem i Lacanem, by zobaczyć w polskiej genealogii to, co laureat wysnuł 40 lat wcześniej z podszytej niezwykłą intuicją wyobraźni. Kiedy przyjrzymy się bohaterom innych utworów, zobaczymy, z jakim trudem powracają oni do swych korzeni, jak zmagają się z ciężarem przeszłości i jak próbują uwolnić się spod jej władzy. Tymczasem dla Myśliwskiego niezwykle ważna jest właśnie wolność, płynąca z uznania własnej przynależności, ale także wolność twórcy, który czerpie z mocy wyobraźni i poddaje się żywiołowi języka napędzającego niczym perpetuum mobile stwarzane światy. Pisarski kunszt autora wyraża się w misternej konstrukcji utworów, w finezyjnym dialogu z tradycją literacką i mitami. Mimo, że każda z jego powieści jest inna, sięgając po którąkolwiek z nich i czytając choćby kilka zdań, od razu wiemy, spod czyjej wyszły ręki.
Ta ręka, wyposażona w dobrze naostrzony ołówek, prowadzona przez słuch absolutny oraz bezbłędne wyczucie rytmu, mógłby ich Myśliwskiemu pozazdrościć nie jeden muzyk improwizujący, a już na pewno nie jeden saksofonista. Dają rezultat w postaci prozy swingującej, wprowadzającej nas w stan rozkołysania, rozbujania czy wręcz transowego upojenia. Dzieje się tak dlatego, że ta proza tylko prozę udaje, bo w rzeczywistości jest poezją. Powieści laureata najlepiej czytać jak cykl poematów, powielekroć, analizując ich wewnętrzne rymy, powracające motywy, przysłuchując się, jak między sobą rozmawiają, jak się nawzajem oświetlają, jak układają się w większą całość, która mówi coś nieco innego niż każda z nich z osobna. Taka lektura, a przecież każdego klasyka można i należy czytać wielokrotnie, pozwala przyjrzeć się uważniej temu, jak wątek poboczny jednej powieści staje się osią innej, jak widnokrąg zawęża się do ucha igielnego, jak ucho igielne rozszerza się aż po widnokrąg. Choć uroda i potoczystość literackiej frazy laureata rodzi pokusę wyławiania z materii jego książek gotowych sentencji i zdań, które miałyby definiować prawdy o świecie i ludzkiej kondycji, uważna czytelniczka i uważny czytelnik szybko spostrzegą, że to pułapka i że domeną tej twórczości są raczej spekulacja i poszukiwanie niż pochwytywanie i utrwalanie. Im głębiej wnikamy w strukturę postaci czy poszczególnych scen, tym bardziej dostrzegamy ich wewnętrzne rozmigotanie, rozwibrowanie. Nic tu nie jest dane na zawsze. Ani świadomość bohaterów usiłujących odnaleźć swoje miejsce w świecie, ani rzeczywistość, w jakiej żyją, ani czas, który może płynąć w różnych kierunkach, ani nawet przeszłość, która wciąż poddawana jest twórczej obróbce pamięci. Zdialogizowane monologi postaci są wciąż ponawianą i niekończącą się próbą zrozumienia siebie, własnego losu, wpisania go w szerszy porządek. Powieści Myśliwskiego to przestrzeń egzystencjalnego poszukiwania ja. Perswazyjna moc tej literatury bierze się nie tyle z samych słów, ile z tworzonych przez nie obrazów. Jakub, dosiadający fortepianu i wczepiający się w klawisze pazurami jak w ziemię, w kudły, w gardło. Czerwone lisy, wygłodniałe lisy płomieni, w których staje pałac. Opętańczy taniec wśród starych, nagich ciał. Plecy matki pochylonej nad ziemią tak, jakby zaraz miała stopić się z nią w jedno. Gruby, czerwony szef horyzontu. Obrazy u Myśliwskiego, wszystkie te wizje, przywidzenia, nadwidzenia, bywają drapieżne, pełne rozmachu, niemal surrealistyczne, albo przeciwnie, subtelne, jakby ledwo muśnięte pędzlem. Chcę, abyście przez potęgę słowa pisanego mogli słyszeć, czuć, a przede wszystkim widzieć, mógłby powtórzyć za Josephem Conradem laureat, który nieprzypadkowo w wielu powieściach powołuje do istnienia postać artysty malarza. Jego słowa widziało się, nie tylko słyszało, mówi narrator ucha igielnego o laureacie. Ale uwaga, nie o naszym laureacie, tylko o tamtym, o autorze książki, który nie był jej autorem, bo prawdopodobnie napisał ją za niego narrator. Nasz pisarz lubi takie metaliterackie zabawy. A skoro już o tym mowa, jest upalne popołudnie, pokój wypełniony obrazami, nad dużym drewnianym stołem wisi gęsta chmura papierosowego dymu. Próbujemy uporządkować porozrzucane strony maszynopisu. Autor nanosi ostatnie poprawki. Czytamy na głos. Ten notes, który opasuje gumą, kupiłem w sklepie papierniczym mieszczącym się wówczas po drugiej stronie ulicy naprzeciwko zakładu krawca Radzikowskiego. Dodajemy brakujący przecinek. W otwartym oknie balkonu zaczyna falować firanka. W nocy zerwała się, czytamy, a za oknem trzaska piorun. Okropna burza i prawie do samego rana lało. Pamiętam, że wracałam do Krakowa w strugach deszczu. Nie pamiętam już tylko, drogi laureacie, gdzie mocniej waliły pioruny. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko zakładu krawca Radzikowskiego, czy w drodze na centralny. Rozmawiamy po wręczeniu nagrody Polskiego Pen Klubu, nagrody imienia Jana Parandowskiego. Właśnie nagrody za całokształt twórczości. Ale wiadomo, że autorzy żyją wtedy, kiedy się z nimi rozmawia, nie tylko wtedy, kiedy są patronami nagród. Chciałbym cię spytać o to, czy Parandowski był takim autorem, z którym
rozmawiałeś, którego głos miał jakieś znaczenie dla ciebie? No tak się złożyło, że jak przyszedłem w 1951 roku na KUL, to Jan Paradowski odchodził z KUL-u, prawda? I tylko go widziałem parę razy na korytarzach uniwersytetu w przylocie, bo po wojnie był profesorem literatury klasycznej, antycznej właściwie na uniwersytecie. Natomiast przy końcu studiów miałem taki, można powiedzieć, żywy kontakt z Janem Paradowskim, ponieważ z różnych propozycji pracy magisterskiej, jaką mi przedstawiła pani profesor Irena Sławińska, której jestem wychowankiem, wybrałem sobie karkołomny temat. Mianowicie psychologii w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Właściwie to jest temat na pracę co najmniej habilitacyjną, nie magisterską. Szczęście miałem tylko takie, że miałem kilka książek, które egzemplikować miały tę sprawę. I wśród tych książek było Niebo w płomieniach Jana Paradowskiego. W związku z tym, oprócz Nieba w płomieniach, przeczytałem inne książki Paradowskiego. No i właściwie to był mój taki dość żywy kontakt, no bo musiałem się zagłębić w to Niebo w płomieniach, prawda, bo tych książek nie było dużo, to było Niebo w płomieniach, to było Całe życie Sabiny Boguszewskiej, to był Adam Grywałt, Brezy, Czerwone i Czarne, nie Czerwone i Czarne, Czerwone Tarcze i Waszkiewicza, prawda, i chyba Nałkowskiej Granica. No więc po prostu czuję taki związek, ponieważ czuję związek z tamtymi swoimi latami, z tym czasem pisania pracy magisterskiej, to czuję i związek z tymi książkami, w tym z Niebem w płomieniach Jana Paradowskiego. Tak, ale to taki Paradowski, który... Paradowski powieściopisarz, piszący o dojrzewaniu. Inny niż ten, który kształtował całe pokolenia humanistów, literaturoznawców czy pisarzy, bo przez Paradowskiego przechodziło się przez jego mitologię, czy książkę o Petrarce. Niebo w płomieniach nie było książką, która by charakteryzowała to klasyczne podejście i wiarę w klasyczny model literatury. Tak mi się wydaje, że te twoje początki były niejako wbrew temu modelowi klasycznemu literatury, tego zaufania do wielkich form opowieści. Chciałbym spytać o ten początek właściwie. Czy twoje początki pisarskie zawierały w sobie taką wiarę, wartość powieści klasycznej, w jej siłę, czy też były na przekór tej klasycznej formie, którą powieść reprezentuje? Albo... No wiesz, ja debiutowałem dość późno. Miałem 35 lat, a więc byłem człowiekiem w miarę oczytanym. I właściwie... trudno mi powiedzieć, czy ja miałem wiarę w taką klasyczną powieść, w klasyczną narrację. Raczej nie, ponieważ, że tak powiem, w pisaniu wychodziłem właściwie od bardzo wielu form.
pierwsza wersja zresztą Nagiego Sadu, która w jakimś stopniu powtarzała taką wersję klasycznej narracji, opowieści, była wersją grafomańską. Także ja nawet po tej pierwszej wersji straciłem wiarę, że ja potrafię napisać powieść. Niemniej jednak postanowiłem napisać drugą wersję, nawet dużo szybciej. I ta druga wersja już była poza tą taką, jak to mówisz, klasyczną formą narracyjną, ponieważ poczułem się po tej pierwszej wersji jakby wyzwolony z czegoś. Jakby wyzwolony ze swoich uwikłań tym, co ja nawet przeczytałem. Czyli nawet była pewnego rodzaju, miałem to poczucie, ryzykiem. Dlatego z drżeniem serca właściwie dawałem tę książkę do czytania. Jakby do końca nie wierząc, że to ryzyko po prostu ma jakiś sens. To ryzyko powtarza się w każdej następnej książce. Każda następna książka właściwie też jest na swój sposób ryzykowna. No można wprost powiedzieć, że starasz się nie powtarzać siebie za wszelką cenę w tej formie, w której no, znalazłeś pewne rozwiązania wcześniej, we wcześniejszej powieści. Tak to widzę. Oczywiście widzimy podobieństwa pewnych książek, ale na czym polega ta taktyka, ten sposób rozpoczynania ciągle od nowa pisania? Dlaczego to ryzyko jest takie ważne dla ciebie? Każda książka, którą napiszę, prawda, którą napisałem, właściwie jest w moim przekonaniu nie do powtórzenia. Nie byłbym w stanie nawet. Nie miałbym poczucia sensu, gdybym właściwie traktował kolejną książkę jako kontynuację. Dlatego ja piszę z takimi przerwami. Bo właściwie między przerwami ja właściwie dociekam, prawda, jak się sprzeciwić tej książce, którą napisałem. O, tak bym to sformułował. A nie zapominaj o tym, że ja właściwie po Nagim Sadzie poczułem się już tak wyzwolony i ugruntowany, że ja potrafię jednak pisać, że napisałem najbardziej ryzykowną powieść ze wszystkich moich powieści, Pałac. Tak. Prawda? To była powieść, która właściwie była niezrozumiała dla bardzo wielu krytyków. Prawda? To była powieść, która gwałciła właściwie jakieś podstawy, na których powinna się opierać narracja, prawda? Która nawet w jakimś sensie kwestionowała samą opowieść jako taką. Bo przecież bohater, Jakub, komu on opowiada to, prawda? On jest narratorem i jednocześnie adresatem tego, co opowiada. Więc po tej powieści właściwie poczułem się nie tylko wyzwolony, ale zmuszony do tego, żeby nie poddawać się temu, co już napisałem. Dlatego przypomnę ci, że po Pałacu ja bardzo długo nie napisałem nic. Że kiedy napisałem Kamień na kamieniu, to było ponad 10 lat chyba, to po prostu jakbym chciał zaprzeczyć również Pałacowi. To najtrudniejsze zaprzeczenie, bo Pałac jest książką, w której czuję się, że inwencja formalna, inwencja mówienia właściwie obejmuje cały świat. Chciałem do tego wątku na chwilę nawiązać. W Pałacu czuję się niezwykłą energię formalną. Tam to jest książka, w której
bez wątpienia ta nowa forma prowadzi autora. No, w jakim sensie prowadzi oczywiście bohatera. Ale zaczynają tam przemawiać inaczej treści, które nazwać można mitycznymi. No bo Pałac w gruncie rzeczy staje się książką o skardze na egzystencję, o próbie opowiedzenia własnej egzystencji, również wobec uniwersalnych praw, które rządzą istnieniem ludzkim. Właściwie czasami zdaje się, że bohater zwraca się do Pana Boga albo do nieba, tak próbując opowiedzieć nie tylko siebie. I ten sens, zobaczmy, to jest sens poważny, mityczny, który określa literaturę, pojawia się u ciebie właściwie w każdej powieści. W każdej powieści, choć w inny sposób. Ale nigdy wprost, moim zdaniem, nigdy wprost nie wypowiadasz, bardzo rzadko wypowiadasz te treści, które moglibyśmy nazwać treściami egzystencjalnymi, czy nawet metafizycznymi. One się pojawiają jako treści wyrażone poprzez formę mówienia. Ta dyskrecja takiej rozmowy z podstawowymi wartościami egzystencji każdego czytelnika zmusza do rekonstrukcji tych znaczeń. Nie robisz tego za niego. Tak jakby się wydawało, że te powieści mogą być czytane tylko na poziomie rzeczy, przedmiotów, tak, dziejów, jakby nie wchodziły w te znaczenia uniwersalne. Czy ja dobrze się domyślam tej... No, zastanawiasz mnie tym, co powiedziałeś. Z czego to może wynikać wszystko? Otóż ja uważam, że najtrudniejszą rzeczą w pisaniu prozy jest prostota. Ale prostota to nie znaczy prostactwo. To nie znaczy, że ja coś mówię expressis verbis, że coś nazywam po imieniu. Nie. Prostota, która jest syntezą jakiegoś często głębokiego doświadczenia mojego, przeżycia mojego, prawda? I która musi to wyrazić w sposób prosty, ale i wieloznaczny. Prostota nie może być jednoznaczna. Zdanie musi być wieloznaczne, prawda? Zdanie musi coś sugerować, oprócz tego, że informuje o czymś, prawda? A nawet informacja zawarta w zdaniu nie może być, że tak powiem, bezpośrednia. Czyli właściwie domyślnością obciążam czytelnika. Tak, ale jest, przepraszam, ci przerwałem, ale w tej sugestii jest jeszcze coś takiego, co jest chyba najbardziej zagadkowe. No załóżmy, że powieść właśnie jest takim przepatrywaniem pamięci wyrażonej w języku, taką prostą formułę stworzyć. A mimo wszystko ona wybiega w przyszłość za każdym razem. To jest, czy zdumiewające jest, jak Pałac na przykład stał się aktualny, ale w takim sensie różne treści tych książek późniejszych powieści też się aktualizują. Jakby książki te wybiegały w przyszłość, czyli zapowiadały to, co będzie. Czy literatura, to bardzo proste pytanie, ale no, takie, na które trudno odpowiedzieć, czy literatura ma taką formę, tak, że poprzez metaforę i sugestie nadal potrafi, tak, przybliżyć nam obraz przyszłości. Może niejasny, niepewny, ale czy to poznanie, które jest sednem powieści, ma charakter pewnej profecji, tak? Przepowiedni. Ja ci powiem tak, literatura ma wiele możliwości, nieodkrytych jeszcze. Ja zawsze miałem poczucie, prawda, nieomal, że przy każdym zdaniu, miałem poczucie tego, czy ja wykorzystuję możliwości, jakie są możliwości, nawet jakie są możliwości tego zdania. Dlatego mnie się tak ciężko pisze, prawda? Bo doprowadzić do tego, żeby proste zdanie zawierało coś, czego ja nawet nie wiem,
prawda? Ale co może być domyślane przez kogoś, to jest właściwie praca niesłychanie żmudna, niesłychanie wyczerpująca i zmuszająca właśnie do permanentnego myślenia. Nie ma u mnie zdania, które nie wynikałoby nawet z jakiejś mojej, powiedziałbym, zaborczości, zachłanności na coś, co, czym ono powinno być, niekoniecznie uświadomionej, prawda? Rozumiem. Rozumiem. Chciałbym ten element zdania, sugestii, metafory związać z kryzysem kulturowym. Czy my żyjemy w kryzysie kulturowym, w którym powieść podlega temu kryzysowi, który bym określił tak bardzo prosto, jako kryzys informacji, jako przytłoczenie informacją, albo przytłoczenie formami, które są formami językowymi zużytymi. Także jest coraz więcej w gruncie rzeczy komunikatów, informacji, również ideologii, sloganów, które nas otaczają. Te slogany niekoniecznie pozwalają nam wypowiedzieć się o świecie współczesnym. Tak bym określił kryzys kultury współczesnej. Czy w tym kryzysie kultury powieść może być jeszcze usłyszana? W końcu przeciwstawia się bardzo często temu, co zużyte, tak? Pozbawione treści czy znaczenia. Czy też staje... Może nie będę odpowiadał za ciebie. No, ja bym powiedział, że nawet wzrasta rola literatury. Przez to właśnie literatura staje się redutą właściwie, obroną człowieka przed tym zalewem informacji. Prawda? Literatura nie może korzystać, według mnie, nie może korzystać z tego tsunami języka, które nas zalewa, prawda, przez wszystkie różne środki nadawcze. W gruncie rzeczy ona dla mnie, no tak jak powiedziałem, ona broni człowieka przed tym wszystkim. Nawet powiedziałbym, że to jest jej obowiązek, bronić człowieka przed tym. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak literatura właśnie schyłku kultury austro-węgierskiej i potem kultura międzywojennego Wiednia wyrażała kryzys, no, w dość podobny sposób. Czy nadal podtrzymujesz to swoje zdanie, że tamten czas i tamta literatura, tak, pierwszej połowy XX wieku właściwie, literatura niemiecka może być dla nas właśnie formą inspiracji, czy jest jakąś analogią do współczesnego czasu? Austriacka przede wszystkim. Austriackie, tak. No, w jakimś sensie tak, dlatego że ona też była obroną właściwie człowieka. Ona się zjawiła, ta literatura austriacka, o której mówimy, ona się zjawiła w wyniku wielkiego kryzysu społeczno-politycznego, rozpadu imperium austro-węgierskiego. Prawda? Nie zapominajmy o tym, z jakiego podglebia ona wyrastała. Właściwie. I ona również po prostu świadomie, nieświadomie podniosła, że tak powiem, sprawę obrony człowieka pogrążonego w gruncie rzeczy w katastrofie tego rozpadu. Przecież katastrofa tego rozpadu, prawda, najmocniej później dała znać
w II wojnie światowej i w pojawieniu się Hitlera, Austriaka przecież. Więc ona przeczuwała to. Tak, co wynika z tego, z tej utraty właściwości, które tak, są charakterystyczne. Jest taki tom Brocha, opowiada Niewinni. I pamiętam, tam jest takie opowiadanie, cztery mowy profesora Zachariasza. Pamiętam doskonale to opowiadanie, ponieważ ono jest w gruncie rzeczy projekcją przyszłości. Ono przewiduje, to opowiadanie przewiduje właściwie to, co się stanie, wiesz. Tak, to jest odpowiedź na to pytanie o profecję. Myślę, że to wszystko, że tym możemy zakończyć, tą literaturą abstrakcją. To co, dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja dziękuję.